Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Garść Faktów. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić wam czterech seryjnych zabójców, którzy nadal są na wolności. Zapraszam do oglądania. Podczas gdy większość seryjnych zabójców zostawia ciała, rzeźnik z B1 w Namibii zasłużył na swój przydomek tym, że pozostawia tylko części ciał. W listopadzie 2007 roku znaleziono tułów w koszu na śmieci obok drogi krajowej B1. 3 dni później znaleziono uda w osobnych miejscach wzdłuż tej samej drogi. Dopiero po miesiącu ofiara została zidentyfikowana jako Sanna Helena Garros. Jej głowę, stopy i resztę nóg odkryli później robotnicy rolni. Było to ostatnie z serii zabójstw przypisanych rzeźnikowi, który zaczął morderstwa w 2005 roku. Pierwszą ofiarą była Melanie Jans, której okaleczone ciało znaleziono w sierpniu 2005 roku. Kolejne ciało znaleziono we wrześniu, była to 21-letnia Juanita Mabula, którą morderca dekapitował. Po pogrzebie jej ciotka powiedziała, że najtrudniejsze było zakopanie jej, bez głowy, gdyż ta została znaleziona dopiero kilka tygodni później. Chociaż ofiar może być więcej, żadnego ciała już nie znaleziono, a sam rzeźnik do dzisiaj pozostaje na wolności. To pseudonim nadany amerykańskiemu seryjnemu zabójcy, który jest podejrzany o zgwałcenie i zamordowanie co najmniej 55 kobiet i dziewcząt w południowo-zachodniej części Chicago w latach 2001-2018. Zabójstwa zostały połączone dopiero końcówką 2018 roku. Do tego czasu były uważane za popełnione przez różnych sprawców. Przez około 2 dekady w Chicago obserwowano serię niesamowicie podobnych morderstw. Wszystkie ofiary zostały uduszone. Pierwszą z nich znaleziono w 2001 roku, a od tego czasu ciała pojawiały się w dokach, pustych budynkach, ciemnych zaułkach, a nawet pojemnikach na śmieci. Krótka przerwa nastąpiła między rokiem 2014 a 2017, jednak morderca ponownie powrócił w 2018. Ofiarami były głównie kobiety z historią pracy jako prostytutki. W rzeczywistości Departament Policji w Chicago i FBI prowadzi dochodzenie w sprawie co najmniej 51 nierozwiązanych spraw. Sprawy badają także organizacje działające non-profit, które od lat starają się pomóc policji w ustaleniu tożsamości zabójcy. Niemniej przedstawiciele Departamentu Policji w Chicago poinformowali media w 2019 roku, że w mieście faktycznie może działać seryjny morderca. Co może być gorszego od seryjnego zabójcy? Jest to możliwość, że może być ich więcej niż jeden. Tak jest w przypadku potwora z Florencji, który zaczął mordować w 1968 roku. Wyjątkowo brutalny morderca atakował pary na wzgórzach w pobliżu miasta i zabił co najmniej 16 osób. Polowanie na potwora było długie, a dziesiątki tysięcy ludzi uważano za potencjalnych podejrzanych. Mąż pierwszej ofiary został faktycznie skazany za morderstwo. Przyklejono mu łatkę potwora i skazano na 14 lat więzienia. Jednak mimo faktu, że mężczyzna przebywał już w izolacji, morderca nadal atakował. W 1994 roku śledczy w końcu uwierzyli, że mają odpowiednią osobę. Był to robotnik rolny o imieniu Pietro Paciani. Kilka tygodni później policja natknęła się na świadka, który twierdził, że Paciani z kilkoma wspólnikami faktycznie zabijali ludzi na polecenie oddającego część diabłu lekarza. Paciani zmarł jednak przed drugim procesem i chociaż dwóch jego wspólników zostało ostatecznie skazanych, dowody przeciwko nim były w najlepszym wypadku tandetne. W związku z tym niektórzy ludzie, którzy są zaangażowani w tą sprawę, na przykład dziennikarz kryminalny Mario Spezi, wierzą, że prawdziwy potwór z Florencji wciąż jest na wolności i widząc, że nadal nie został złapany, może nadal zabijać. Pedro Lopez urodził się w Santa Isabel w Kolumbii, w wielodzietnej rodzinie. W 1957 roku został przyłapany przez matkę podczas stosunku seksualnego z młodszą siostrą i od tamtej pory musiał żyć na ulicy. O samym mordercy dużo może mówić nadany mu przydomek, czyli potwór z Andów. Ten kolumbijski seryjny morderca podróżował po Peru i Ekwadorze, atakując młode dziewczyny. Chociaż szacuje się, że mógł zabić ponad 300 osób, ostatecznie skazany został za w cudzysłowie tylko 110 morderstw. Co w takim razie robi Lopez na tej liście? W istocie został złapany i osądzony w 1980 roku, jednak miało to miejsce w Ekwadorze, a przepisy tego kraju zezwalały na skazanie go na maksymalnie 16 lat więzienia. Potwór po odsiedzeniu 14 lat został zwolniony za dobre sprawowanie. Wrócił do Kolumbii, lecz kilka miesięcy później próbował zamordować kolejną kobietę i został uznany za niepoczytalnego. Osadzono go w szpitalu psychiatrycznym. Jednak już na początku 1998 roku biegli uznali, że Pedro Alonso szczęśliwie ozdrowiał i wypuszczono go na wolność. Od tego czasu słuch o nim zaginął. Nikt nie wie, gdzie dzisiaj jest ten przerażający człowiek. Choć istnieją obawy, że od czasu zniknięcia mógł zabić przynajmniej jedną kobietę. Obecnie Lopez jest jednym z najbardziej poszukiwanych przestępców przez Interpol. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania kanału i zostawienia łapki w górę. Słyszymy się już niebawem. Do zobaczenia.